Zaczynamy wakacje. I kochani, do was, nasi uczniowie, najważniejsze polecenie na wakacje. Macie wrócić tutaj cali i zdrowi po wakacjach. Macie po prostu dbać o siebie i wiedzieć, że ten czas, który was teraz czeka, jest oczywiście bardzo, bardzo przyjemny. Bo to jest wypoczynek od szkoły. Ale to jest też czas zobowiązujący do tego, żeby być mądrym. Bo czas wakacji dla wielu z was to też będzie czas pracy. My jesteśmy szkołą rolniczą, specyficzną szkołą. Chlubimy się tym, że wśród nas są uczniowie, nauczyciele, pracownicy, którzy właśnie na co dzień też pracują na roli. A to jest praca ciężka, odpowiedzialna, która też powoduje pewne niebezpieczeństwa. Zresztą co roku jest organizowany konkurs, bierzecie udział na temat bezpieczeństwa w czasie pracy w rolnictwie. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać o tej wiedzy, o codziennych doświadczeniach i korzystać z nich. Chciałbym, żebyśmy zawsze kierowali się pewnymi słowami mądrości, maksymami, które dają nam wskazówki, bo po to one są, żebyśmy wyciągali wnioski i żebyśmy właśnie mieli taką latarnię, która nam przypomina w trudnych momentach. Dla mnie taką latarnią jest chyba anegdota, bo do końca nie jest to powiedziane, że tak było, ale przyjmujemy, że jest to opowieść prawdziwa o jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, jaki kiedykolwiek chodził po naszym świecie, a mianowicie mówię o Sokratesie. Sokrates, starożytny filozof, wywodził się z Grecji, z Aten dokładnie. I przypomnę, że filozof to termin, który określa kogoś, kto umiłował mądrość. Filozofia, umiłowanie mądrości. Sokrates miał mówić podobno tak. Wiem, że nic nie wiem. Czyli człowiek, który był uważany już za życia, za kogoś najmądrzejszego, miał tyle w sobie pokory i tyle w sobie znajomości świata, że całą swoją wiedzę podsumowywał tym stwierdzeniem. Wiem, że nic nie wiem. To znaczy, że cały czas trzeba się uczyć. Jeżeli człowiek najmądrzejszy na świecie cały czas chciał się uczyć, to jest wskazówka dla nas. Więc wykorzystujmy naprawdę na naukę każdy czas, nawet ten czas wakacyjny. Bo to jest nauka życiowa. Pokazuje nam z doświadczenia. I wyciągajmy właściwe wnioski. Tego wam bardzo życzę. Życzę wypoczynku. I tak jak powiedziałem na początku, żebyśmy się spotkali na początku roku zdrowi, pełni sił. No bo trzeba będzie wrócić do pracy. W tej pracy macie osiągnięcia, o tym będzie dalej później. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Chciałam przedstawić właśnie list od pana dziekana z okazji zakończenia roku szkolnego 2023-2024 w imieniu społeczności Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach składam na ręce pana dyrektora dla wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów serdeczne podziękowania za zaangażowanie i włożony trud w kształcenie. Dziękuję za dotychczasową współpracę. Życzę radosnych chwil i wspaniałego wypoczynku, który da siłę przy realizacji nowych wyzwań i zamierzeń. Dziękuję bardzo. Podpisany dziekan Jacek Sosnowski. Ja również życzę państwu wszystkiego najlepszego. Thank you.